Proszę opowiedzieć o wystawie. Czyli chciałby pan nagrać, tak? Tak, 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 dokładnie. No więc wystawa powinna właśnie nie tylko przedstawić poglądy grafiki od XV do XIX wieku na wymiar sprawiedliwości, ale także przedstawić ewolucję wymiaru sprawiedliwości właśnie w tych dwóch dziedzinach: prewencji szczególnej przeciwko przestępcy i prewencji ogólnej dla społeczeństwa, żeby na tę drogę przestępstwa nie wchodziło, żeby się jej ustrzegło. No, najtypowsze dla XV, XVI, XVII wieku, że prewencja szczególna to przede wszystkim wyrok śmierci. Natomiast prewencja ogólna to jest, jeśli wyrok śmierci zapada, wykonywać go publicznie, iżby było to dla społeczności nauką przestrogą tego rodzaju. I nieprzypadkowo kończy się wystawa na XVIII wieku, dlatego że od XVIII wieku, na skutek rozwoju humanitaryzmu, rozpoczyna się ograniczanie kary śmierci, ograniczanie przede wszystkim publicznego wykonywania kary śmierci, przewaga innych form prewencji nad tą zasadniczą. Co możemy zobaczyć na wystawie? Bo widzę, że za panem są narzędzia tortur, więc nie jest to sama grafika. Owszem, nie jest to sama grafika. Właśnie jest bardzo niewiele, ale kilka z tego rodzaju. To są przede wszystkim dyby właśnie. No, oczywiście jest miecz tutaj z wymiaru sprawiedliwości. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na tę kaflę, tu wykonywanie wyroku śmierci. I chyba mówi to trochę o usposobieniu ludzi ówczesnych. Tego rodzaju kafle były przecież w domu, w pomieszczeniu domowym. Takie sceny chciano mieć w pomieszczeniu domowym. Świadczy to także o, powiedzmy, osobowości tego człowieka, który chciał to sobie u siebie widzieć. Dziękuję bardzo.